W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do malowanej wsi Zalipie. Jedni mówią, że to najpiękniejsza wieś w Polsce, inni wracają z Zalipia rozczarowani. Co ma w sobie miejsce, do którego specjalnie pielgrzymują japońskie wycieczki? Czy każda chata w Zalipiu może poszczycić się barwnymi dekoracjami? Czy malowanie chat to piękna lokalna tradycja, czy raczej tani chwyt marketingowy? Kto jest chętny poznać odpowiedzi na te pytania, niech zobaczy mój film do końca. Dawno temu wnętrza niedużych i dość ubogich chat w podtarnowskiej wsi pokrywały się sadzą z domowego pieca. W izbach brakowało kominów, a okolice paleniska szybko czerniały od dymu. Malowanie ścian uchodziło za fanaberię. Zaradne zalipiańskie kobiety wpadły więc na pomysł dekorowania pociemniałych ścian białymi, nieregularnymi plamami. Do tego celu używano wapna i brzozowych witek, które zastępowały pędzel. W miarę jak packowanie ścian zdobywało popularność, zaczęto malować proste brązowe i beżowe motywy roślinne, używając ogólnodostępnych glinek. Żywych kolorów zalipiańskie dekoracje nabrały wraz z upowszechnianiem się kolorowych farb i pędzelków. Dziś do tego celu używa się najczęściej farb akrylowych. Pierwsze wzmianki o tej tradycji ukazały się w miejskiej prasie na początku XX wieku. Jednak prawdziwy wzrost zainteresowania nastąpił po II wojnie światowej, kiedy wiejskie rękodzieło było promowane przez lokalne władze. Ciekawostką jest, że pani Felicja Curyłowa, którą uważa się za propagatorkę tej sztuki zdobienia, zaproszono do malowania wnętrz statku Batory czy restauracji Wieżynek w Krakowie. Kolorowe zdobienia stały się lokalną tradycją i znakiem rozpoznawczym Zalipia. Tysiące turystów przyjeżdżają tam co roku tylko po to, aby obejrzeć zdobione domy, stodoły, ławeczki, a nawet budy dla psów. Niektóre zdobienia chat widać z bardzo daleka. Winni gospodarze za symboliczną opłatą zapraszają do wnętrza domów i obejść, dzieląc się swoją historią, technikami i pomysłami zdobień. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że to nie jest skansen. Ludzie tam normalnie żyją. Malują swoje domy według własnych potrzeb. Raz symbolicznie, raz po całości. Thank you.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.